Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego. Wołów, jedno z najstarszych miast śląskich. Pierwsze zapiski na jego temat pochodzą już z XII wieku. Wjeżdżając do miasta, nie sposób nie zauważyć średniowiecznych murów, a na nich charakterystycznych wołów. Skąd ta nietypowa wizytówka miasta? Przede wszystkim pochodzą od nazwy. Średniowieczne Wolau, lub jak to woli z niemieckiego także Ołsz, przedstawiały samego woła. Najprawdopodobniej były tutaj i olbrzymie zagrody, w których hodowano, ale także był średniowieczny targ wołów. I zapewne od tego w najstarszych kronikach już jest powiedziane, że miasto nazywa się Wołów. Tak jak powiedzieliśmy, samo miasto jest bardzo stare, ma już niemal 900 lat. Jak przez lata zmieniała się architektura tego miasta? Różnorodnie, bo przede wszystkim wpływały na niego olbrzymie kataklizmy, wojny, pożary, to wszystko, co się działo, i mieszkańcy Wołowa odbudowywali miasto raz po raz od pożarów takiego wielkiego, który miał miejsce na początku XV wieku, później przez wojnę 30-letnią. Olbrzymi pożar, który strawił niemal całe miasto, to rok 1781, kiedy trzeba było go prawie całe odbudowywać. I większość zabytków, większość materialnych rzeczy, która pozostała, jest właśnie z tego okresu. Wcześniejsze to jedynie można doszukiwać się w piwnicach czy w pozostałościach tego, co zostało, czy chociażby również i kościół świętego Wawrzyńca. Gotycki, później też wielokrotnie przebudowywany, chociażby także jest protestantyzowany. Natomiast ratusz, zamek czy kościół świętego Karola Boromeusza, barokowe, przebudowywane i odbudowane właśnie po tym wielkim pożarze 1781 roku. Tak jak ksiądz wspomniał, pożar zniszczył niemal całe miasto. Jak to wydarzenie wpłynęło na życie mieszkańców Wołowa? Musieli się pozbierać, bo jak mówią kroniki, no, miasto zostało w olbrzymiej części zniszczone. Było drewniane, bo wielość lasów, które są tutaj dookoła, dostarczały budulca. I to powodowało, że domy na podmurówce kamiennej, ceglanej, były później kończone drewnem. Niemniej jednak już po tym wielkim pożarze Wołów zaczął być, jak można tak powiedzieć, dużo bardziej kamienny, ceglany, z tymi zabezpieczeniami, które no, miały powodować, pomagać tak, żeby tych pożarów później już w przyszłości unikano. Czy mam informację, skąd w ogóle ten pożar? Nie, tego powiedzmy dokładnie nie da się określić. Legend też powiedzmy jakichś specjalnych nie ma, skąd, jak i dlaczego. Jest tylko powiedziane, że ten pożar wybuchł właśnie tutaj w centrum miasta, z któryś domów tutaj tych naszych kupieckich, a później rozprzestrzenił się na całość miasta. Oprócz tych charakterystycznych wołów z murem, wizytówką miasta jest z pewnością ratusz i starówka. Dlaczego? Rynek wołowski jest dość duży. Z tymi starymi klasycystycznymi kamieniczkami, później wielokrotnie przebudowanymi. Tak samo i z ratuszem wołowskim, barokowym, który później również przez lata był rozbudowywany, przebudowywany. Zostało dobudowane kolejne skrzydło. Na miejscu dawnych kramów kupieckich odbudowano chociażby także i budynek wagi. To stanowi pewną taką wizytówkę miasta, no i mówi także o jego mieszczańskim charakterze. Duży ratusz, który powiedzmy dominował nad całością. To też była taka powiedzmy no, część tej takiej wewnętrznej jakby walki pomiędzy władzami centralnymi, które funkcjonowały w Zamku Piastowskim. Od XVIII wieku już tam się znajdowały władze powiatu czy tego starostwa, a władzami samego miasta, czy ewentualnie także i kościołami, które tutaj były. I krótka informacja dla turystów, którzy być może wybiorą się, miejmy nadzieję, do Wołowa. Jakie zabytki przede wszystkim należy tutaj zwiedzić? Jest tego naprawdę dużo.
takim najbardziej podstawowym, które można polecić, to przede wszystkim Zamek Piastowski i ratusz. Można wejść i Starostwo Powiatowe i Urząd Burmistrza jest otwarty w godzinach, oczywiście wtedy, kiedy jest czynne urzędy, ale można także i zobaczyć część sal, część tego, co zostało oryginalne, bo później to niestety zostało wielokrotnie przebudowane, i dwa stare kościoły. Jeden gotycki, później przebudowany, bo był sprotestantyzowany, i drugi kościół świętego Karola Boromeusza, który był, jest i zostaje katolicki. Piękny śląski barok. Historia, architektura i informacja turystyczna w pigułce. Być może to i te ciekawostki zachęcą Państwa do przyjazdu do Wołowa, z pewnością warto. Audycja powstała we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego.